Anku. Opiekuńczy duch cmentarza, który zamieszkuje dormitoria i kirkuty, strzegąc zmarłych przed profanacją. Anku potrafi srodze mścić się na osobach, które wtargnęły na cmentarz, mając złe zamiary. Praktyki jego przywoływania z różnym skutkiem kultywowane są przez Kościół Mori i pomniejsze sekty religijne Kierkegaardu, w szczególności zaś przez mistrzów umartwiania i cierpienia, sekutników. Aby nowy Anku powstał z grobu, należy zakopać żywcem na cmentarzu losowo wybranego grzesznika lub zbrodniarza. Losowanie odbywa się poprzez rzut kośćmi wykonywany przez kapłana z kościoła Mori. Zakopany żywcem, zjadając samego siebie, jest w stanie przeżyć nawet do 20 dni. Po męczeńskiej śmierci nieboszczyk przybiera postać Anku, wychudłego i obdartego ze skóry trupa, którego spowijają zbutwiałe i przegniłe szaty. Anku ma szpiczasty kapelusz i starą kosę, której ostrze nieustannie gładzi osełką. Cmentarze przemierza na drewnianym wozie do wożenia trumien, którego koła jęczą ostrzegawczo, przeganiając potencjalnych złodziei grobów. Wóz ciągnie wychudzona na śmierć szkapa. Spotkanie z Anku jest śmiertelne. Duch cmentarza podobno porywa swoje ofiary w tajemnicze miejsce zwane Mrocznym Lasem. A z Mrocznego Lasu, o czym dobrze wie każde dziecko w Kierkegaardzie, nigdy się nie wraca.